Witajcie moi drodzy na kanale Zrób To Sam. Dzisiaj pokażę Wam, jak można zrobić taką piłeczkę antystresową z plasteliną w środku. Ostatnio zrobiłam podobną piłeczkę z magicznymi kuleczkami Orbis, ale te kuleczki jest ciężko dostać, więc chętnie pokażę Wam, jaką wymyśliłam alternatywę dla mojej piłeczki. I to, co przede wszystkim mi się w niej podoba, że można dowolnie zmieniać jej kształt. Można na przykład zrobić jej dodatkowy nosek przez wgniecenie albo wydłużyć całą mordkę. Więc naprawdę jest zabawna i taka bardzo plastyczna. A teraz Wam pokażę, co będzie nam potrzebne. Będzie nam potrzebny żółty balonik. Najlepiej, żeby był żółty, będzie najbardziej pasował. Mam też plastelinę firmy Play-Doh. I mam też czarny marker. Oczywiście możecie użyć też innego koloru, nie jest to obowiązkowe. I zaczynamy od plasteliny. Najpierw dobrze wyrabiamy ją w rękach, żeby się dała dobrze formować. I oddzielamy od niej małe kawałeczki, które potem będziemy formować w kuleczki albo w bałeczki. Na tyle małe, żeby przeszły przez ustnik balonika. I najlepiej rozdzielamy takie kawałki jeszcze na pół. I mój balonik jest już wypełniony wszystkimi kawałkami, które oddzieliłam z plasteliny. I teraz rozciągam końcówkę w taki sposób, żeby dała się zawiązać na supełek. Teraz możemy jeszcze troszeczkę uformować, pozagniatać plastelinę, żeby się dobrze zlepiła w jedną masę. I malujemy buźkę. Najpierw maluję oczka, jedno oczko. I buźkę. I moja emotikonka jest gotowa. Wypełniłam buźkę. Trzeba oczywiście poczekać, aż marker wyschnie. A teraz możemy sobie troszeczkę pozagniatać, zobaczyć, jak się zachowuje. Plastelina oczywiście jest bardzo plastyczna. Jak widzicie, moja buźka za każdym razem zmienia trochę minkę i to jest w niej takie zabawne, że raz może być grubiutka, okrągłutka, innym razem dosyć pociągła. Oczywiście możecie namalować na tym cokolwiek innego, to nie musi być koniecznie emotikonka, w każdym razie nie ta, może być inna. Możecie namalować, na przykład zrobić z tego ludzika Lego albo cokolwiek innego, co Wam się skojarzy z tym kształtem i kolorem. A plastelinę dosyć łatwo dostać, dlatego to jest dosyć dobra alternatywa dla piłeczki z kuleczkami magicznymi. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału i do następnego razu. Cześć!